Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Jest to oczywiście zapowiedź kolejnego meczu Wisły Kraków. No, tym razem po przerwie reprezentacyjnej, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście gramy z Chrobrym Głogów. No, ostatni mecz z nimi przegraliśmy, więc wydawałoby się, że tutaj faworytem tego spotkania nie będziemy, ale pamiętamy, jakie też były okoliczności tego meczu. Czerwona kartka dla Luisa Fernandeza, praktycznie no, w miarę na początku meczu i później graliśmy jednak w osłabieniu, a wtedy też to był taki gorszy okres Wisły Kraków za Jerzego Brzęczka, gdzie już naprawdę ta gra przestawała być tak efektywna. Traciliśmy głupio bramki, nie konstruowaliśmy aż tak dużo tych sytuacji ofensywnych, no i ciężko było te mecze wygrywać. Teraz, gdyby była taka sytuacja, myślę, że ten mecz mógłby się potoczyć inaczej. Ale nie bez powodu powiedziałem mecz po przerwie reprezentacyjnej, ponieważ no, jak to często w historii bywało, to Wisła raczej średnio wyglądała po tych przerwach. Rzadko te przerwy wychodziły na plus, więc tutaj no to taka jest nasza obawa. No ale tak na papierze no jesteśmy, że tak powiem, faworytem tego spotkania, bo gramy lepiej niż Chrobry. Punktujemy lepiej niż Chrobry, bo Chrobry no, zapunktował w ostatnich czterech spotkaniach tylko raz i to był remis, jeden punkt, także tutaj nie jest to wynik na pewno imponujący. Były też wysokie przegrane, między innymi z Podbeskidziem, no, 6-0 dostać to jest wysoka przegrana i taka dotkliwa. Na pewno ten zespół, o czym zaraz powiem, no, nie wyróżnia się specjalnie, więc Wisła tutaj no, jest takim no, oczywistym faworytem tego spotkania, ale oczywiście no, mecz jest nierówny, meczowi nierówny, tak? To, że Podbeskidzie ich rozgromiło, to jest dyspozycja dnia. Myślę, że tutaj ważne jest to, by nastawienie było odpowiednie, żeby piłkarze no, jakby szanowali ten zespół, bo może być tak, że wcale to nie będzie łatwe spotkanie, ale mimo wszystko uważam, że Wisła Kraków ten mecz po prostu wygra. Dobrze, no może słów kilka o zespole Chrobrego, o którym już powiedziałem, że nie ma tutaj zbyt wiele nazwisk imponujących, ale na pewno ten zespół, tak było przynajmniej w pierwszej części tego sezonu, jest to zespół zgrany, dobrze zorganizowany. Jeżeli chodzi o takich zawodników, których mógłbym tutaj wyróżnić, no to na pewno Artur Bogusz, który no, trochę liznął gry w Ekstraklasie i w pierwszej lidze to już w ogóle. Damian Węglarz to jest akurat bramkarz, ale no taki zawodnik, który powiedzmy znamy go, tak? To jest Rafał Wolsztyński. Piłkarz, który na pewno możliwości ma na granie wyższej klasie rozgrywkowej. I na pewno jest to piłkarz, który coś w sobie ma, ale moim zdaniem trochę to jest ten taki, może diament to może nie, ale to jest piłkarz, który mógłby więcej dawać, ale z jakichś tam przyczyn nie mogą do niego trafić, nie wiem, trenerzy i jakby no, ten piłkarz no, nie wygląda tak dobrze, jakby mógł. No jest paru też piłkarzy, których można spokojnie wymienić, no, nie wiem, Sebastian Steblecki, tak, były zawodnik między innymi, nie wiem, Górnika Zabrze, czy nawet chyba Krakowi. Jak nie pomyliłem. Także tutaj także też doświadczenie ekstraklasowe jest. Także tutaj jest paru piłkarzy, których można by było wyróżnić, aczkolwiek no, wyróżnianie ich ma tu raczej takie podejście na zasadzie, że oni kiedyś gdzieś grali, oni kiedyś mieli swoje powiedzmy 5 minut, no może nawet nie 5 minut, a bardziej swój okres takiego grania po prostu w ekstraklasie. Ale na pewno nie jest to zespół, który będzie walczył o utrzymanie, bo zajmuje w tym momencie 8 miejsce, mając 35 punktów. Ostatnie mecze faktycznie słabe i to, jak Chrobry zaczął tą rundę, no naprawdę nie napawa kibiców tego klubu optymizmem, ale z całą pewnością na pewno nie jest to drużyna, która będzie walczyła tutaj o utrzymanie, raczej już utrzymanie moim zdaniem
mają, bo jednak strata chociażby, nie wiem, takiej Sandecji jest no już ogromna, tak? Co prawda też strata do Chrobrego, do Wisły też jest duża, bo to jest 7 punktów, więc no tutaj nawet wygrana tak bardzo nie przybliża tego zespołu do Białej Gwiazdy, ale wciąż na pewno mobilizacja z ich strony będzie, tutaj nie ma co tutaj gadać, no będą się chcieli na ten mecz zmobilizować, bo zawsze to jest mecz z Wisłą Kraków, z 13-krotnym mistrzem Polski. Także tak bym scharakteryzował ich zespół bez jakiejś tam napinki. Na pewno chcieliby wygrać, no bo byłaby to historia dla nich na pewno niesamowita, bo raz już wygrali, ale wygrać na Raymonta, no to też byłoby dla nich z całą pewnością wydarzenie. Przejdźmy sobie do Wisły Kraków, bo tutaj mamy troszkę dużo takich ciekawych informacji, między innymi o kadrze meczowej. Niektórzy liczyli, że już Jakub Błaszczykowski czy Zdenek Ondraszek będą w kadrze meczowej, bo po tym sparingu wielu sobie to obiecywało. No tak nie będzie, ponieważ ci dwaj zawodnicy są poza kadrą na to spotkanie. Również poza kadrą jest Konrad Gruszkowski, który ma problemy zdrowotne. Igor Sapa, wiadomo, kontuzjowany, ale już trenuje z coraz większym obciążeniem na siłowni, co prawda, ale trenuje, to jest dobry też znak. Patryk Plewka, też kontuzja, Piotr Starzyński również, Alan Uryga również ma pewne problemy też zdrowotne. Nie są to problemy bardzo poważne, ale są to problemy, które trzeba przezwyciężyć, musi Alan któryś raz z rzędu. Bo faktycznie odkąd przyszedł do Wisły, to ciągle ma te problemy zdrowotne, no kilka spotkań w barwach Wisły Kraków po powrocie z Wisły Płock chociażby i jakoś nie może się tak wyleczyć do końca, no dziwna historia i taka trochę no pechowa, no ale tak jest. Słuchajcie, no Wisła na pewno ważne dla nich spotkanie, bo no nie ukrywajmy, że wygrana będzie to wygrana. Nie chcę powiedzieć, że jakoś bardzo cenna, ale każdy wynik, no umówmy się, każde zwycięstwo przybliża Wisłę Kraków do awansu. Też tutaj liczymy, że to też będzie historia z poprzedniej kolejki, czyli że zespoły potracą punkty, które no są w miejscu 1-9 powiedzmy, tak? No bo to wtedy powoduje, że no któraś z tych zespołów albo będzie traciła więcej punktów do Wisły Kraków, albo Wisła po prostu jeszcze kilka punktów odrobi, tak? No bo o ile do ŁKS-u, no tracimy, kurczę, 6 punktów, więc to jest dużo, ale do Ruchu już tylko 4, biorąc pod uwagę, że mamy z nimi mecz bezpośredni, no z ŁKS-em też, ale szczególnie z Ruchem i to będzie, to miało być święto na Śląskim, ale będzie święto w Gliwicach, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie, ale tutaj no jest szansa na to, żeby faktycznie z tego drugiego miejsca awansować, przy założeniu, że Wisła nie potraci tych punktów w najbliższych spotkaniach, no i wygra te mecze właśnie za 6 punktów, bo to będzie istotne, a tych spotkań kilka będzie, tak? No bo chociażby ŁKS, Ruch, Termalika, Puszcza, także no będzie z kim potracić punkty, ale będzie też dużo do zyskania. Czego bym oczekiwał od Wisły Kraków? Przede wszystkim utrzymania tego, co było. Myślę, że każdy wie, że tutaj akurat Wisła Kraków funkcjonuje dobrze, że raczej większość osób jest zadowolonych z tego, jak krakowska Wisła wygląda i wygrywa, przede wszystkim wygrywa, co czasami nie funkcjonowało, nawet powiem, że w ostatnich latach bardzo nie funkcjonowało, a teraz to się dzieje i mamy w tym roku komplet punktów. No jedyny brakło kompletu wygrania sparingu ostatnio, który nie był za dobry, ale tam też został wystawiony taki drugi garnitur, że tak powiem, i bardziej Radosław Sobolewski chciał się chyba przekonać, że jednak nie popełniał błędów przy doborze składu. Także moim zdaniem to jest mecz taki, który Wisła musi wygrać, musi też pokazać swoją wyższość nad rywalem i myślę, że jest w stanie to pokazać, szczególnie, że właśnie nasi oponenci nie mają najlepszego okresu. No chcemy widzieć oczywiście, no fajnie by było, gdyby dołożyć do tego pewien styl i żeby jakość piłkarska była jeszcze bardziej odczuwalna niż jest, ale tak szczerze wam powiem, jeżeli Wisła wygra ten mecz, to ja nie będę odbierał tego meczu źle.
Aczkolwiek niektórzy tutaj zarzucają no, nam, bo zrobiliśmy ostatnio program z chłopakami właśnie z no, kanału Okiem Wiślaków, polecam zajrzeć, gdzie po prostu no, trochę ocenialiśmy tą część sezonu, no i mówiliśmy o zawodnikach, którzy nam się podobają, a którzy trochę mniej. No i dostaliśmy kilka komentarzy, które były albo zbyt optymistyczne, że za bardzo optymistycznie patrzymy w przyszłość, a niektórzy wręcz mówili, że jak możemy krytykować piłkarzy Wisły Kraków. No generalnie no, jest to jakaś krytyka, jakaś ocena gry. No nie każdy piłkarz gra jakoś wybitnie, więc jak ktoś gra troszkę poniżej naszych oczekiwań, no to musimy o tym mówić. Wydaje mi się, że o to chodzi w tych programach, a nie o to, żeby tutaj sobie słodzić albo wręcz narzekać specjalnie. Myślę, że to było wyśrodkowane, także tutaj no dziwna sytuacja, ale w każdym razie Wisła Kraków naprawdę przez ten na początku tego roku zrobiła na nas, znaczy na początku, no od nowego roku naprawdę to jest nowa drużyna, drużyna z charakterem, z mentalnością i to na pewno jest też zasługa Radosława Sobolewskiego, jest to też fizyczne przygotowanie bardzo dobre nowego trenera przygotowania fizycznego, także to też widać jego tutaj rękę. No i co jest chyba ważne, no pytanie też jest jedno, jak ten okres został przepracowany. No mam nadzieję, że dobrze, taką też myślę, że nic tu się jakoś złego nie mogło wydarzyć, ale cóż, no to też jest ważne, nie? Że jeżeli jeszcze Wisła nabierze tej świeżości, a tak może być, że ta świeżość będzie jeszcze większa, no to naprawdę wtedy Wisła w tym meczu nie będzie miała absolutnie żadnych problemów. Także liczymy na dobrą grę Wisły Kraków, ale co najważniejsze, zwycięską grę, która spowoduje, że będziemy coraz bliżej awansu, nie do baraży, że będziemy uprawnieni do gry w rundzie barażowej, a już z awansu bezpośredniego, bo to jest naprawdę scenariusz jak najbardziej realistyczny. Tym miłym akcentem kończę ten materiał. Zapraszam Was oczywiście do komentowania tego filmu. Co sądzicie o tym, jak ten mecz może wyglądać, bo scenariusze mogą być naprawdę, naprawdę różne. Także dzięki jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Piona.